Cześć, tu Bartosz. Dzisiaj jestem w Sieradzu nad rzeką Wartą. Kajak już jest złożony. Tu jest przystań kajakowa. Tam jest klub kajakowy. Plan na dzisiaj? Spływ Wartą do miejscowości Warta. Odcinek wynosi około 20 km. Nie ma jakichś specjalnych utrudnień, zwałek ani przeszkód terenowych według informacji, które zdobyłem, także lajtowy, sobotni spływ kajakowy. Będzie materiał na razie. Cześć. Dopłynąłem do mostu w Biskupicach, po lewej stronie ujście rzeki Myj. W tych krzakach tutaj. Dzień dobry. Przede mną znajduje się wyspa. Główny nurt rzeki Warty prowadzi w lewo. Natomiast tutaj można opłynąć tą wyspę z prawej strony. Spróbuję ją opłynąć. Przed nami most w miejscowości Warta. Tuż przed mostem po lewej stronie będę się desantował, także powoli kończę spływ. Cześć, spływ zakończony. Przypłynąłem odcinek z Sieradza do miejscowości Warta. Jestem na miejscu wodowania kajaków przed mostem. W sumie wyszło 17 km w niecałe 3 godziny, także bardzo fajny odcinek. Co prawda jest mało wody w tej chwili w Warcie i to było można odczuć momentami, ale mimo wszystko fajna, ciekawa trasa. Polecam, jak Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, polecajcie. Cześć!
Jestem na rynku w Sieradzu. Taka fontanna. I oczy rzuca się pomnik Antoana, czyli Antoniego Cierplikowskiego, urodzonego w Sieradzu, który był fryzjerem stylistą tych czasów. Największa perła muzeum w Sieradzu, czyli apteka. W Sieradzu na pamiątkę dawnych bram miejskich ustawiono takie kolumny, które upamiętniają to miejsce. W Sieradzu znajduje się wyspa, na której znajdował się Zamek Królewski. Wyspa oddzielona jest od lądu rzeką Żegliną i tym mostem można się tam dostać.